W ramach kolejnej edycji Metropolitalnej Nocy Teatrów, jaka miała miejsce 26 września, kilkanaście teatrów oraz ośrodków kultury w regionie otworzyło swoje podwoje dla publiczności. Ta ciekawa forma Dnia Otwartego Instytucji Kultury na stałe wpisała się już w kalendarz imprez organizowanych w Metropolii Silesia i z roku na rok się rozrasta. Świadczy o tym nie tylko coraz większa liczba jednostek biorących w niej udział, ale przede wszystkim stale rosnąca liczba uczestników artystycznych wydarzeń. W tegoroczne obchody Święta Teatrów włączyła się również Ruda Śląska, a dokładnie Miejskie Centrum Kultury, które mimo iż nie jest teatrem sensu stricto, to przygotowało dla Rudzian i nie tylko całą moc atrakcji. Ruda Śląska rzeczywiście jest miastem bez teatru, ale nie bez ludzi teatru. Dlatego zaobserwuję od wielu lat, że jest to miasto przede wszystkim, gdzie mieszka wielu miłośników tej właśnie sztuki, gdzie jest bardzo wiele grup amatorskich, które przygotowują świetne spektakle, bardzo dobre produkcje. One są zauważalne w środowisku. Zresztą nawet mogę powiedzieć od strony prywatnej, że również moje córki uczęszczały i uczęszczają nadal, na przykład do grupy pani Teresy Jonas, do Domu Kultury w Bielszowicach. Ale bardzo się cieszę, że MCK w Nowym Bytomiu stał się właśnie miejscem, gdzie zagościło to święto, metropolitalne święto teatru, które trwa już od 6 lat. Postaraliśmy się właśnie zgromadzić na ten dzień wszystkie najciekawsze wydarzenia teatralne ruchu amatorskiego, ale także gościnne teatry, także które pochodzą z tego ruchu, czy ruchu paraprofesjonalnego. Stąd w Miejskim Centrum Kultury na pewno Teatr Moklandia, Teatr Wizjer, ale także Lekki Teatr Przenośny z Chorzowa i Teatr Obecności z Zabrza. Także dziś będziemy grali, będzie tutaj pełno teatru aż do północy. Oprócz spektakli nie zabrakło również form warsztatowych, ale także zwiedzania. Co dziś będziemy mogli zobaczyć? Tak, rzeczywiście grupa Adept przygotowała specjalny program zwiedzania, na który właśnie za chwileczkę się wybieram. Będzie można zwiedzić scenę, zobaczyć linownię, garderoby. Grupa teatralna w specyficzny, bardzo teatralny sposób oczywiście przygotowała to zwiedzanie, także widzowie czy goście MCK-u będą mieli dzisiaj bardzo dużo wrażeń, bo rzeczywiście taka wizyta na scenie teatralnej jest zawsze dużym przeżyciem. Są też warsztaty, przygotowaliśmy warsztaty zarówno dla dzieci, jak i dla dzieci starszych. Będą także warsztaty głośnego czytania dla tak naprawdę wszystkich widzów, którzy przyjdą dziś do MCK-u. Oferta Miejskiego Centrum Kultury przygotowana z okazji Metropolitalnej Nocy Teatrów spotkała się ze sporym zainteresowaniem. Zarówno spektakle, jak i dodatkowe atrakcje, które pozwalały poznać teatr od kuchni, przyciągnęły do Centrum rzeszy żądnych wrażeń mieszkańców regionu. Tego wyjątkowego wieczoru Rudę Śląską odwiedziła grupa młodzieży aż z Jaworzna. Sprowadza nas tutaj chęć zapoznania się z kulturą. I życie kulturalne ogólnie, no bo myślę, że jest to ważne w życiu, tym bardziej, że my się rozwijamy i fajnie jak wpływają na nas inne bodźce i to nas rozwija, myślę. Często bierzecie udział w takich wydarzeniach? Staramy się w miarę regularnie jeździć na takie, tego typu rzeczy. W zeszłym roku też byliśmy, bardzo nam się podobało, więc stwierdziliśmy, że w tym roku też przyjedziemy. Mieliśmy też problem z wybraniem, co po niektórych rzeczach już było ich bardzo dużo. Ale akurat te tutaj spektakle najbardziej nam się spodobały. Z reguły jest tak, że jeżeli chcemy skorzystać z Nocy Teatrów, ja daję repertuar młodzieży i młodzież zawsze dokonuje wyboru. To jest ich świadomy wybór. No wybrali właśnie te dwa spektakle, tak jak już tutaj moja uczennica mówiła. To ich najbardziej zaintrygowało, zwłaszcza, że my bardzo często jeździmy do Krakowa, do Bytomia, w różne miejsca, nawet do Warszawy nam się zdarza raz w roku jeździć. Młodzież jest bardzo chętna i to mnie cieszy, że w taki wolny dzień jak sobota, jak widać bardzo liczna grupa, tylko z dwóch klas w zasadzie się zebrała. Metropolitalna Noc Teatrów w mieście bez teatru świetnie się sprawdziła. Z pewnością więc inicjatywa ta będzie kontynuowana w przyszłości.